Panie marszałku, panie ministrze, wprowadzając tak ogromne zmiany podatkowe, powinno się przewidzieć ich konsekwencje. Tymczasem przedsiębiorcy obciążeni dodatkowymi podatkami, czy też zmuszeni do podwyższenia wynagrodzeń swoim pracownikom, będą podwyższali ceny, co wpłynie na inflację. Zmiany w leasingu dla wielu pracodawców i przedsiębiorców zupełnie niezrozumiałe. Ale też paski wynagrodzeń i wynagrodzeniach dla nauczycieli, policjantów, czy też innych osób, emerytur, obniżone w miesiącu styczniu. Kompletny chaos i bałagan. Natomiast po raz kolejny te rozwiązania uderzają niestety w osoby, które najbardziej potrzebują naszej pomocy, czyli te, które korzystały do tej pory z 1% przekazywanego na organizację pożytku publicznego. Zmiany podatkowe sprawiają, że część osób nie będzie mogła przekazać tego 1% na rzecz potrzebujących. Wyliczono, że dzięki pracy fundacji 1% dla osób walczących z chorobami, przeznaczonych na rehabilitację, z rakiem, osób z niepełnosprawnościami trafiało 907 milionów złotych. I teraz te osoby, które korzystały z tego 1% są przerażone. Co będzie z ich dodatkowym dochodem niejako? Co z pieniędzmi, które przeznaczali na rzeczy, na które powinno łożyć państwo? I teraz pytanie, czy państwo podwyższą procent, który mógł być przeznaczany na takie osoby, czy też wykorzystają inne narzędzia systemowe? Mamy pełną świadomość, że 1% to taka łata na systemie, która pomaga najbardziej potrzebującym. Ale w momencie, w którym państwo nie proponujecie innych narzędzi systemowych, wsparcia osób z niepełnosprawnych, rehabilitacji, leczenia chorób rzadkich, leczenia chorób nowotworowych, to te pieniądze były niezbędne do przeżycia, do walki o swoje zdrowie.